Chociaż nie był bardzo przystojny, miał ogromne powodzenie wśród kobiet. Nikt nie mógł w Ameryce uwierzyć, że się taki człowiek znalazł, który zrezygnował z kolosalnej kariery, która się przed nim otwierała. A pan? Pan pozostanie na razie do mojej dyspozycji. Groziło wywiezienie do obozu. Stanął więc oko w oko ze śmiercią. Pamiętam sytuację. Przystępujemy za chwilę do nadania audycji. Aktorzy są w studio, ale brak jednego. Nie przychodzi. Co zrobić? Rany boskie.